Ej, kochani, zapraszam dziś na test nowości. Dla mnie jest to nowość, to nie jest nowość na półkach sklepowych. Stwierdziłam, że chcę spróbować podkładu All Nighters Urban Decay. Wczoraj go sobie kupiłam w Sephorze. Ja miałam zniżkę 20% i wydano mi go około 120 zł. Bez zniżki kosztował 159, więc bardzo, bardzo dużo. No i chciałam przetestować właśnie, co jest takiego super w tym podkładzie. Podobno jest bardzo porównywalny do Estée Lauder Double Wear. Natomiast ten czasami niektórych zapycha, nie jest super dla wszystkich, nie wszyscy lubią konsystencję, nie wszyscy lubią nakładanie, więc stwierdziłam, że porównam sobie te podkłady. W zasadzie przetestuję najpierw ten i zobaczymy. Także kupiłam ten podkład, ma przepiękne opakowanie, jak widzicie. Tak wygląda z pompce. Mam odcień 1, ponieważ wydawał mi się najbardziej żółtawy. Dwójka już była bardziej różowa, trójka już była za ciemna. Ma maksymalnie kryć, dać matujące wykończenie i ma się trzymać cały dzień. Będziemy sobie to dzisiaj testować. Podobno jest to najlepszy podkład, najbardziej kryjący właśnie z Urban Decay. Mamy godzinę 10:09. Dzisiaj nie będzie mi cały dzień w domu, dlatego właśnie postanowiłam użyć czegoś mocniejszego. I mam też bazę, którą dostałam jakiś czas temu od Urban Decay w przesyłce. The Sleek. Jest to minimalizująca pory. Taki primer. Wygląda tak. Też wczoraj właśnie w Sephorze widziałam. I co zrobię? Ściągnę pomysł Szanek Soul i po prostu na pół twarzy nałożę sobie bazę. Na drugą nie nałożę. Zobaczymy, jak się będzie trzymać. Czy faktycznie baza dłużej mi przetrzyma ten podkład, czy nie. I nakładam bazę. Wygląda tak. 28 ml. Jeszcze raz używam. Taki brzydki kolor, taki łososiowy. Nałożę sobie na tę połówkę. Ja mam już na twarz krem pod oczy. Robiłam też dziś rano depilację, więc mogę być zaczerwieniona tutaj. O, faktycznie wygładza. I ma taką lepką konsystencję na razie. Okej, teraz czuję, że skóra jest tutaj już w ogóle nie jest lepka. Jest totalnie zmatowiona. I jest bardzo sucha w dotyku, taka papierowa. Tutaj natomiast pokremia się bardziej lepiej. Okej, także to jeżeli chodzi o bazę, zobaczymy jak się sprawdzi, czy naprawdę przytrzyma podkład. No i sam podkład, All Nighter. Wygląda tak. O nie, zobaczcie co się stało. O kurczę, ta baza jest... się roluje brzydko. O Jezu, co nam zrobiono, ma się... Jakbym miała ślad od pasty do zębów. Twarzy, czuję jakbym miała właśnie taki papier. Dziwny, bardzo dziwny. Mega dziwna baza. Zwilżoną gąbeczką nałożę sobie ten podkład. Najpierw na połóweczkę. Bez bazy. Niech tu się jeszcze nie wchłania. Zobaczcie, jaki jest jasny. Ale mówię, dwójeczka się średnio nadawała, właśnie, bo była zbyt różowa. Ja jednak nie chcę różowych podkładów, bo boję się, że będzie jeszcze to bardziej podkreślać zaczerwienienie na mojej twarzy. Na razie faktycznie mocne krycie wygląda troszeczkę jak Double Wear. Szybko zastyga, z tego co widzę, ale jest, nie wiem, czy nie za jasne. Czy tu jestem, wiecie, w naturalnym świetle, więc tego tak nie widać. Zaraz włączę jeszcze lampę, zobaczymy w lampach. Nakładam resztę na drugą stronę. Nie wierzę. Zacina się ta pompka. Bardzo dziwnie się nakładam na tą bazę. Powiem wam, że mega, mega dziwne uczucie. Tempo się nakłada. Ślizga się jakby po tej bazie, ale w ogóle brzydko wygląda na tej bazie. Nie uwierzycie, co się dzieje. Chyba będę musiała ją zmyć. Muszę wam pokazać z bliska. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, jak się wałkuje na tej bazie? Po drugiej stronie tego nie ma, natomiast tutaj bardzo brzydko się klikuje. Muszę sobie chyba zmyć tą bazę, bo nic z tego nie będzie. I spróbuję jeszcze raz. I wracam z podkładem. Baza tragedia, słuchajcie. Okej, podkład wygląda tak. Powiem wam pierwsze wrażenia. Jest faktycznie ekstremalnie kryjący, jak widzicie. Prawie nic mi nie prześwituje. Ciężko się go nakłada, powiem wam od razu. To jest troszeczkę wyzwanie nakładanie go. Niby szybko zastyga, ale trzeba go często poprawiać, dobrze rozprowadzać. Jest bardzo suchy i tępy, bo to jest typowy podkład matujący. Póki co jeszcze nie jest w 100% wyschnięty na twarzy, więc czekam, aż mi wyschnie. Zrobię sobie teraz resztę makijażu, zrobię korektor pod oczami. No zresztą zaraz do was wrócę z tym makijażem i sobie to podsumujemy. Natomiast ciężko go się rozprowadzało. Aha, w takich miejscach załamaniach jak nos, czy tutaj wokół brwi, bardzo trudno go nałożyć, bardzo trudno go rozprowadzić. Można go nakładać warstwami, już widzę, że można nałożyć drugą warstwę, jeżeli coś tam wam przebija. Jest inny niż Double Wear, zdecydowanie inaczej się rozkłada. Tamten jest jednak troszeczkę bardziej plastyczny, że jak coś popełnimy jakiś błąd, możemy to poprawić. Tutaj tego nie ma zupełnie. No niestety, ale boję się też o czoło, bo niestety zbiera się
jak to podkład matujący w zmarszczkach. Wolałam, tak jak widzicie, on jest blady, ale wolałam sobie wybrać jasne odcień. Wiem, że mogłam spróbować ciemniejszym, ale naprawdę te ciemniejsze zupełnie mi nie odpowiadały i stwierdziłam, że wolę jasne. Najwyżej się troszeczkę dobrązowię niż taki od razu ciemny, który mi się utleni i zrobi się pomarańczowy, także jednak postawiłam na to. Czy wam pokażę, jak wygląda z bliska? Kochani, makijaż skończony. Dziwnie to wygląda w kamerze, bo jakieś takie plamy mi tu powyskakiwały. Nie wiem, czy to cienie, czy coś na żywo, tego tak nie widać, ale dziwnie mi się tak zbiera tutaj wokół brwi, kiedy je malowałam. Bardzo, bardzo trudno było to zrobić. Jeżeli chodzi o makijaż, to po prostu go utrwaliłam. Mam bronzer, mgiełkę utrwalającą, trochę rozświetlacza, paletka Kylie, kredka z Urban Decay, którą chcę wam pokazać, jeżeli was interesuje niebieska kredka. To jest Chaos, House. I na ustach Curvy's Caramel z Chubby Stick z Clinica. Także to jest mój makijaż. Aha, i na brwiach jeszcze pomada Freedom w kolorze blond. Tak to wygląda. Zaraz wam pokażę jeszcze w sztucznym świetle, bo w naturalnym mam wrażenie, że dziwnie trochę to tutaj się prezentuje. I tak to wygląda w sztucznym świetle. I nadal mam tutaj takie dziwne coś wokół brwi. Widzicie? I tutaj. Mi się dziwnie zbiera ten podkład. Dziwne to jest. Pierwsze wrażenie pół na pół. Okropna baza, po prostu okropna. Nie polecam nikomu, dziwnie się zbiera, wałkuje. Natomiast podkład odezwę się do was w ciągu dnia. Pokażę się wam też na dworze, nagram też przebitkę. Pokażę wam właśnie, jak ten podkład prezentuje się na buzi na dworze. Póki co nie jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o ten podkład. Zobaczymy, jak się będzie trzymał. Później jeszcze pokażę, jak się go nosiło. Kochani, update, jeżeli chodzi o mój podkład. Jest godzina 15:25. Co ty się zrobiłaś nowego? Podkład testuję. I co jest? Nie wiem, dobrze. Chciałam wam pokazać, jak wygląda. No nie wygląda źle, nie wiem jak na żywo. Zaraz pójdę jeszcze do okna. Spoko jest, nie? Nie odcina się. Trzyma się w każdym razie, ale chyba w miarę dobrze wygląda. Co sądzisz? Pięknie jest. Ty masz ładną. Piękna. Ty masz ładną buzię. O, a tutaj widać mnie w świetle naturalnym. Troszkę może zeszło z nosa, ale niewiele. Pory są zminimalizowane. Więc myślę, że jest całkiem nieźle. Ja wracam do nagrywania i pokażę się wam jeszcze później wieczorem, bo cały dzień, tak jak mówiłam, nie mam mnie w domu. Okej, kochani, jestem już z powrotem, już wam mówię godzinę. Pokażę wam na telefonie, bo lepiej widać. Już zmywam makijaż, bo już jestem w domu. 18:11, także czy całą noc wytrzymał ten podkład. Musiałam dopudrować sobie nos tutaj strefetę, bo niestety świecił się w ciągu dnia, niestety nie wytrzymał tak długo, jak chciałam. Co jeszcze? Nieładnie mi się zbiera w zmarszczkach, jak widzicie. I ogólnie wygląda na żywo dosyć dziwnie. Trochę się poprzecierał, tu zaczyna mi wychodzić jakaś bomba i też przetarł mi się nos. Także na żywo wygląda trochę lepiej niż w kamerze. W kamerze rzeczywiście widać wszystkie te szczególiki wkurzające. Natomiast czy jest to lepszy podkład niż Double Wear? No to bym nie powiedziała. Moim zdaniem Double Wear nadal wygrywa, nadal jest najlepszym podkładem. Ten jest ok, ale bardzo, bardzo dziwnie mi się go nakładało. Jeżeli miałyście ten podkład, dajcie mi znać, jak się u was sprawdził. Jestem też ciekawa waszej opinii o tej bazie. Dla mnie jest porażką. Czy jest wart takiej ceny? Chyba nie. Jest to zdecydowanie, moim zdaniem, za dużo. Także dajcie znać, co sądzicie. Mam nadzieję, że test na żywo wam się podobał. Mam sporo podkładów nowych do przetestowania. Będę mieć podkłady HD, takie właśnie wyglądające dobrze w kamerze, dobre na ten okres ślubny, także mam nadzieję, że wam się to spodoba. Póki co, jeżeli chodzi o tematykę ślubną, jak mnie pytacie, które podkłady polecam na ślub, bo często dostaję takie maile, to zdecydowanie dwa podkłady, właśnie Double Wear, Estée Lauder oraz MAC Studio Fix Fluid, który sama miałam na swoim ślubie. Także te dwa podkłady są jak najbardziej ślubne i weselne. Dobra, kochani, ja uciekam, widzimy się w kolejnym filmie, pa, pa.